To jest centrum w ogóle wszechświata, Kożyczkowa. Brama do Szambali. Myślę, że jeżeli jesteśmy otwarci, to być może jesteśmy blisko tego, żeby doświadczyć, kim jesteśmy naprawdę. To jest domek w Kożyczkowie. Mamy artystyczna praca. Las przez tatę zasadzony. Każdy tutaj chętnie wraca. To jest prezes, to był nasz kot pierwszy. To jest Zula, koń, którego kiedyś ujeżdżałem dla mojego kolegi, bo był strasznie dziki. To jest koza na kanapie, bo nam wchodziły tutaj takie maluchy. A czasem całe dnie bez troski, to jest huśtawka z opony. Czasem pasat utknął w zaspie, bo zimy były diabelne kiedyś. Za obiadki, za spacery, za niedzielę przy muzyce, za poświęceń waszych ogrom, dziękujemy wam rodzice. Można coś śpiewać na melodię kaszubskich nut. Stary Kaszub zdradził tobie tajemnicę, ze świerkowych klepek jak się dach buduje. Skąd mógł wiedzieć, że odmieni twoje życie przez poezję, co do dziś cię prześladuje. Tutaj mamy stodołę, typowy przykład budownictwa socrealistycznego z lat 70. Kupiliśmy to gospodarstwo wybudowane z dość dużą starannością z materiałów, które były wówczas uważane za ekskluzywne, ale no, nam to bardzo nie odpowiadało, bo naszym zamierzeniem było właśnie odtworzenie klimatu epoki do lat 70. tego okresu budownictwa, stąd tutaj sprowadzony specjalnie z Białorusi eternit. No, ja nie wiem, na ile możemy tutaj takie fakty upublicznić, bo nie do końca było to legalne, bo produkcja wyrobów zawierających azbest była już zabroniona i obrót tymi towarami, ale udało nam się taką partię większą no, przetransportować tutaj i stąd zamiast dachówki betonowej albo ceramicznej, już nie pamiętam jaka tutaj była, znajduje się właśnie ten eternit. Mieliśmy też eternit na domu. Udało nam się go zdjąć, ale tutaj jeszcze czeka na lepsze czasy. Więc żarty żartami, ale no jest to jakaś pamiątka dawnych czasów. Pióra gontów opalają się na dach, jakby anioł ze złocistej celulozy. Objął swoim skrzydłem dom, ten widok brachu, tym piękniejszym. Żeś go sam utworzył. I tutaj taka ciekawostka. Mamy tutaj maszynę, którą kiedyś mi użyczył Andrzej Kostuch z Mielna. A ja mu jeszcze jej nie oddałem. Andrzej jest dobrym człowiekiem. Do tej pory jeszcze nie zwrócił mi uwagi, że przetrzymuje ten sprzęt. Dzięki temu czasami mogę tutaj wycinać różne rzeczy. Gonty na przykład kaszubskie. Ciekawa historia z nimi, podobnie jak z tą maszyną. Może najpierw opowiem o tym urządzeniu, które zostało zbudowane przez Andrzeja i jego ojca, właściwie odwrotnie, przez ojca Andrzeja. Andrzej również tutaj działał przy spawaniu tej maszyny. Silnik 1,5 kW elektryczny produkcji NRD z bardzo ciekawym przełożeniem, które pozwala na obracanie się z dosyć niedużą prędkością temu kołu zębatemu pochodzącemu z kieratu końskiego. Prawdopodobnie XIX wiek. Po kasiebsku to są nazwy rozwerk. Takie koło. Mamy też drugie koło, które pochodzi z pruskiej pancerki, prawdopodobnie z I wojny światowej. Z dużym smakiem jakby połączone te wszystkie elementy i również z powodzeniem
funkcja cięcia gątów została tutaj osiągnięta. Nóż wykonany jest z resora samochodu transportowego marki Żuk. W każdym prawie gospodarstwie większym tutaj w tych rejonach na Kaszubach mieli ludzie takie właśnie podobne urządzenia. Wcześniej nawet bez silnika była to taka ławka zaopatrzona w dyszel i do tego dyszla był przytwierdzony metalowy nóż. I taki właśnie, takie ramię ciągnęło kilka osób. Najczęściej byli to synowie gospodarza, których w rodzinach nie brakowało, bo było wiele dzieci w każdej rodzinie. I kiedy coś się na takim dachu zepsuło, to po prostu chłopaki stawali do roboty i ciągnęli za ten dyszel i kroili pięki ze świerkowego, bo to jest drewno świerkowe. Najgorsze zadanie podobno miał najmłodszy, bo był zawsze na końcu i najszybciej zdzierał zelówki w butach, bo miał największą drogę do przebiegnięcia. To taka historia, którą usłyszałem od Andrzeja Kostucha, bardzo piękna. Okazuje się, że ludzi, którzy się zajmują poezją na Kaszubach, jest naprawdę sporo. Tak na dobrą sprawę, to każdy z nas jest poetą, tylko mało kto z nas sobie z tego zdaje sprawę. I wszyscy o tym wiemy. Cierpliwość cnotą mędrców. Na dzwonnicy, która w cichej wiosce stała, jak sto diabłów z gątem, trudna była sprawa. Proboszcz w dzień się modlił deszcz, trzymając z dana. Wieczorami zimna budka, siódma kawa. Ten dach zbudowali moi synowie z moim chrześniakiem. Po robieniu jednego dachu dla takiej inwestycji, która była objęta patronatem ONZ-u. To było zrobienie domu z kostek słomy i z gliny. I tam akurat w ramach warsztatów budowaliśmy dach z takich kaszubskich klepek, z kaszubskich gątów, z szyndli. Trochę mi tego zostało, bo zrobiłem za dużo. Ja już się zabrałem za inną robotę. A moi chłopcy, jak już zbudowaliśmy tutaj konstrukcję razem z chrześniakiem, po prostu gwoździkami to i młotkiem poobijali. I to było wiele lat temu, a jeszcze się jako tak trzyma. Pewnie gdyby były zamocowane te gąty z szywkami, tak jak teraz używam ich, na pistolet pneumatyczny, nie, ten dach byłby w o wiele lepszym stanie, ale przez to, że są to gwoździe, one się wysuwają i te klepki też już widać gdzieś tam powypadały. A wiata nam służy do tego, żeby tutaj przechowywać drewno, które używam do pracy, albo jakieś gąty. Niedawno zmieniałem dach na kapliczce w pustelni Franciszkanów. Taki ojciec mnie poprosił, ojciec Janusz, który jest zafascynowany kaszubszczyzną i dlatego robi odpust kaszubski raz w roku w czerwcu. Jest figura świętego Franciszka na drodze do pustelni, na której były takie klepki osikowe. One niestety już się poddały pod działaniem czasu. Zrobiliśmy tam nowy daszek, który na pewno cieszy świętego Franciszka. Przynajmniej jak wyjeżdżaliśmy, miał zadowoloną minę. W małym mieście się zjawiłeś, w tylu smutnych miastach byłeś, gwoździe chleb sprzedają, omijając czas. Gdzieś na rogu nie do wiary zobaczyłeś lśnią gitary w wielkim oknie, co się ludziom kłania w pas. Ze snu tam spotkałeś braci dwaj, brodaci i kudłaci, diabli wiedzą, jakim spinał się ten kram.
za pół ceny mało lato oddawali pudła z klasą, by śpiewały potem wśród uprawnych kul i miejsko-miejskich bram. Jak jajecznica smakowała? Super. Tutaj w tej wiosce jest tyle niesamowitych osób, które mają przynajmniej tak samo ciekawe historie i pewnie nie jeden film można by z nich wykroić. Wspaniali ludzie, naprawdę. Baba z dziadem śmieją się.